Dzisiaj słowo miasto przyszłości ma bardzo wiele oblicz, bo to z jednej strony nowoczesna infrastruktura, nowoczesna przestrzeń miejska. W moim najgłębszym przekonaniu to także bardzo wysoka jakość życia. Chcemy dzisiaj żyć w przestrzeni dobrze zorganizowanej, ale także chcemy żyć w przestrzeni bezpiecznej, czystej środowiskowo, przestrzeni, która gwarantuje jakość życia, by tam spełniane nasze aspiracje były aspiracjami na miarę XXI wieku. I myślę, że te miasta przyszłości, które zwrócą uwagę na tworzenie dobrych warunków do życia swoich mieszkańców, te wygrają w globalnej konkurencji. Bo tam się chce lokować biznes, tam się lokują znakomite przedsięwzięcia. Dzisiaj jest bardzo wiele czynników, które tą jakość wyznaczają. To zarówno takie rzeczy bardzo twarde, uchwytne, jakość edukacji, bezpieczeństwo, ale także oferta kulturalna, ale także właśnie środowisko, nowoczesna infrastruktura miejska. To wszystko sprawia, że chcemy żyć w miastach i przestrzeniach bardziej przyjaznych, dostosowanych do naszych z roku na rok coraz wyższych oczekiwań. Gdynia od lat bardzo konsekwentnie opiera rozwój swojego miasta na rozwoju jakości życia. To z jednej strony przeprowadzona bardzo gruntownie transformacja gdyńskiej gospodarki. Przez lata Gdynia kojarzona była z gospodarką morską. Kryzys gospodarczy na rynkach światowych spowodował, że takie przedsiębiorstwa jak stocznie niestety nie przetrwały tej konkurencji, ale bardzo gruntownie zmodernizowaliśmy naszą gospodarkę. Dzisiaj małe i średnie firmy to gigantyczna część potencjału gospodarczego miasta, gwarantująca rozwój, innowacje i bezpieczeństwo. Ale także Gdynia dzisiaj to miasto o wysokiej jakości oferty oświatowej. To także miasto z bogatą ofertą kulturalną. To miasto z dobrze ukształtowaną przestrzenią publiczną. To miasto, w którym ludzie czują się dobrze. Wybierają to miasto także ci, którzy szukają swojego miejsca zamieszkania w Polsce i co nas bardzo cieszy, bo to jest taki magnes, który przyciąga nowych mieszkańców, ale także nowe przedsięwzięcia do naszego miasta.